Suwalskim Sądzie Okręgowym po bliskorocznym śledztwie rozpoczął się proces mieszkańca Ełku, którego prokurator oskarżył o spowodowanie śmierci dwumiesięcznego niemowlęcia. Oskarżony to ojciec nieżyjącego już dziecka. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku. Karetkę do niemowlaka wezwał ojciec. Lekarze stwierdzili u chłopca liczne obrażenia wskazujące na to, że ktoś się nad nim po prostu znęcał. Zawiadomili o tym policję. Dziecko z uwagi na bardzo ciężki stan zostało przetransportowane na Ojom do białostockiego szpitala dziecięcego, ale mimo wysiłków kadry medycznej po 2 tygodniach zmarło. Wyniki sekcji były przerażające. Pęknięcie czaszki, uszkodzenie mózgu, pęknięcie kości piszczelowej, 10 połamanych żeber, stłuczenie płuca. Maltretowanie dziecka prawdopodobnie trwało długo, bowiem jak stwierdzili medycy, niektóre żebra zdążyły się już zrosnąć. Oskarżony w śledztwie nie przyznał się do zabójstwa. Jeśli zostanie mu ono udowodnione, sąd będzie mógł wymierzyć mu karę sięgającą nawet 25 lat więzienia lub dożywotniego pozbawienia wolności.